Sezon jesienno-zimowy to szczególnie trudny okres dla osób bezdomnych. W Straży Miejskiej przyznają, że dostają wiele telefonów z prośbą o interwencję. Osoby te zakłócają porządek w tych miejscach, o których mówiłem, a więc to klatka, a to strych. Ludzie się obawiają, że oni mogą wywołać tutaj zagrożenie pożarowe, bo często tam próbują jakieś kuchenki czy piecyki wstawiać w te miejsca. No i oczywiście w bloku takie urządzenie, otwarty ogień, no, powoduje olbrzymie, olbrzymie zagrożenie. Bezdomność w Ostrowcu to problem pogłębiający się. Policja, Straż Miejska oraz Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco bezdomnych monitorują. O ilości osób bezdomnych, przynajmniej zarejestrowanych, bo oczywiście tych, które czasowo, w bardzo krótkim okresie czasu przebywają w Ostrowcu, no to tych nie bierzemy pod uwagę. Natomiast mamy zdiagnozowane wszystkie środowiska, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i ona oscyluje już od kilku lat w granicach 100 osób bezdomnych. W Ostrowcu wiele osób bezdomnych świadomie wybrało taki sposób na życie. To zdaniem Andrzeja Kaniewskiego, komendanta Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, utrudnia dotarcie z pomocą. Problem bezdomności w Ostrowcu to jest takim dziwnym problemem, dlatego że te osoby, które się pojawiają już w tych miejscach publicznych, no i traktują się same jako bezdomne, to tak na dobrą sprawę to oni nie chcą korzystać z żadnej pomocy. Dlatego, że ten tryb życia, ten styl życia jest dla nich wygodny. De facto takich bezdomnych, co naprawdę nie mają dochodu, nie mają się gdzie podziać, to jest około 20-30 osób, z tego 25 to noclegownia. Ilość miejsc w noclegowni jest ograniczona. Nie każdy może więc z niej skorzystać. Część osób bezdomnych świadomie z pobytu w noclegowni rezygnuje, gdyż aby spędzić tu noc, trzeba być trzeźwym. Bezdomni często wybierają jednak alkohol. Ci pozostali w tych miejscach powszechnie dostępnych, no nie chcą korzystać z pomocy. I tu się pojawia problem, dlatego że również z tą bezdomnością związane są inne tutaj patologie, no między innymi alkoholizm, bo osoby te są często pod znacznym wpływem alkoholu. Większość osób bezdomnych korzysta ze wsparcia oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mimo to zima to dla nich najtrudniejszy do przetrwania okres. W styczniu odbędzie się akcja, w której udział weźmie też Ostrowiecki Ośrodek. Pomoże ona ustalić liczbę osób bezdomnych w mieście. Badania konkretnie będą się odbywały w nocy z 21 na 22 stycznia. Czyli jeszcze mamy czas troszkę, żeby skoordynować i zaplanować sobie, rozplanować działania w tym okresie. A przede wszystkim po to, żeby mieć właściwy obraz ilości tych bezdomnych, bo gdy nie skoordynujemy, może się okazać, że niektórzy będą liczeni podwójnie. Od początku jesieni w Polsce już kilkadziesiąt osób bezdomnych zmarło w wyniku wyziębienia.